Suwałkach zakończyło dziś swoją podróż Radio 5 Trail. Mobilne studio Radia 5 gościło na święcie Suwałk, jarmarku kamedulskim, gdzie w sobotę wystąpili Natalia Schroeder i Pektus. Na rozstawionych w Parku Konstytucji 3 Maja straganach mieszkańcy mogli kupić ludowe rękodzieło i lokalne przysmaki. Całość zwieńczył pokaz sztucznych ogni. Przypomnijmy, że mobilne studio Radia 5 Trail w tym roku gościło między innymi w Ełku, Gołda, Pirajgrodzie, Olecku, Augustowie i Suwałkach. Na żywo relacjonowaliśmy największe imprezy i koncerty gwiazd w regionie. Panie prezydencie, bardzo dużo komentarzy od turystów, od moich przyjaciół, gdzieś też od przyjaciół, moich przyjaciół, komentarzy, jak to robicie, że tutaj coś się dzieje, tu remont, tu budują się bloki, tu nowa ulica. Nie wiem, panie redaktorze, czy to dobrze, czy to źle, bo czasami słyszę narzekania, że znów coś rozkopano, że dojechać nie można, że coś tam się właśnie zablokowało, nie, tutaj, ale ja lubię energię, ja lubię działanie, ja lubię, jak właśnie gdzieś tam pieniądz kręci się, a ten pieniądz jest dostępny w różnych właśnie programach i to jest takie 5 minut, które musimy wykorzystać. No właśnie, trzeba walczyć, trzeba zabiegać, trzeba składać aplikacje, wnioski, bo później tego nie będzie. Zdajemy sobie sprawę i trzeba szansę wykorzystać, żeby później następne pokolenia właśnie nie mówili, że coś zaniedbano, coś opuszczono. No to jest wspaniała rzecz, że ja mam wielką radość i przyjemność, że mogę przekształcać miasto. Jestem w pewnym współautorem tych przeobrażeń, bo 12 lat tutaj już pracuję w suwalskim samorządzie, najpierw 4 lata jako zastępca, teraz 8 lat jako prezydent. No i chciałbym, żeby to miasto było coraz piękniejsze. Pomagają mi w tym mieszkańcy, pomagają mi przedsiębiorcy, firmy i to jest wielka radość i taka osobista satysfakcja. Krzysztof Dożynko, Nissan Wasilewski i syn dzisiaj z nami. Dzień dobry, witam. Cześć. Aquaplaning, jest coś takiego w oponach, czyli to, jak opona pokonuje mokrą powierzchnię. Te Nissany, którymi dzisiaj przyjechałeś, dały radę w tych kałużach? Dały radę. Całą podróż z Ełku to 70 niecałe kilometrów. Szło pojechać. Szło. I aquaplaning niestraszny, proszę Państwa, ale już tak całkiem poważnie. Nowe modele na wakacje i nie tylko. Dokładnie. Szczególnie tutaj na nasze północno-wschodnie drogi. Wiadomo, gdzie, jak wiemy, jest różnie. No, takie mamy, jakie mamy, dlatego takie SUV-y są w sam raz, po prostu się płynie. To 4x4 na stałe, czy rozłączany napęd? Tak, w X-Trailu mamy akurat automatycznie dołączany, więc tutaj mamy, dobieramy sobie, czy chcemy napęd na przód, czy na obie osie, czy też dajemy dla komputera swobodę doboru napędów. Skrzynie automatyczne, to kiedyś był taki polski pogląd, że często się psują. W tych modelach też mamy automaty? W tych akurat konkretnie modelach, które stoją obok nas, mamy manuale, ale jak najbardziej w ofercie są też skrzynie automatyczne i już czasy tych skrzyń wadliwych, myślę, że już mamy za sobą. Pojemności tych aut, które dzisiaj tutaj możemy zobaczyć? Silników. Dwulitrówka w X-Trailu 180-konna i 1.6 też diesel 130-konny w Qashqai'u. Czyli silniki bardzo dynamiczne, także w trasę do wyprzedzania, jak najbardziej. Jak najbardziej, tak. Spalanie średnie tych aut? Poniżej 6 litrów. Przy takiej normalnej nodze spokojnie poniżej 6 litrów osiągniemy. Przy takiej jeździe, że tak powiem, bardziej autostradowej, nawet ostatnio na wakacje jadąc, sprawdziłem, 7 litrów to jest maks. Jest Robert Sowa. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Spotkaliśmy się ładne kilka lat temu w Radiu 5. 5-6 lat temu? 5-6 lat temu, tak. I rozmawialiśmy wtedy o tym, że jesteś zachwycony daniami z Suwalszczyzny. Nic się nie zmieniło? Nic się nie zmieniło. Zrobiłem pełne zakupy dzisiaj, więc... Podobno pół auta.
No, pół auta, zgadza się, pół auta. Zrobiłem z tego względu, że wymyśliłem sobie, że mam taką, taką swoją frajdę kulinarną, że jak powracam z wyjazdu, to zawsze coś przywożę kulinarnego. Na pewno takie przysmaki jak mrowisko z miodem, makiem, jak sękacz, jak chleb, no może nie z Suwalszczyzny, a z Litwy, no to coś tak historycznie, to może i Suwalszczyzna, prawda? Ciemny z kminkiem pojawi się marynowana słonina, pojawi się też pięknie zrobiony, chudy salceson. Pracowicie dzisiaj spędziłeś to popołudnie, bo 2000 porcji to samo się nie poda. No powiem tak, nawet nie dzisiaj, a cały weekend, bo jeśli dorzucimy naszą wspólną imprezę wczoraj w Augustowie, dzisiaj w Suwałkach, no to ponad 4000 dań rozdaliśmy i były to i przysmaki z Suwalszczyzny, no bo niewątpliwie takim przysmakiem jest pieczona kiszka ziemniaczana. Robiła furorę i ta, która była podawana z ogórkami kiszonymi, i ta, która była podawana z naszą wersją, czyli z surówką z kiszonej kapusty, z marynowaną czerwoną papryką, z marynowanymi pieczarkami, korniszonami w chili, też jak najbardziej została przyjęta. Kiszka ziemniaczana z podrobami, to wszystko zabezpieczyła nam firma JBW Bałdyga, za co jesteśmy wdzięczni, bo to fajny pomysł, który wspólnie z marką Prymat wymyślono. Mają kucharzy, my gotujemy, taka interaktywność kulinarna.